Dzień dobry, dzisiaj 56. część serii Czy Bóg zachowa swoich? Tak, Bóg zachowa swoich i dzisiaj chciałbym się przyjrzeć tej kwestii, którą już wcześniej sygnalizowałem. Dzisiaj troszkę więcej o niej chciałbym powiedzieć, a ta kwestia dotyczy tego, że owca jest bezpieczna tak długo, jak pasterz ma siłę. I zaczniemy od Ewangelii Jana, 10 rozdział, 27 werset. Owce moje głosu mojego słuchają, a ja znam je i one idą za mną. I ja daję im życie wieczne i nigdy nie zginą i nikt nie wyrwie ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, większy jest od wszystkich i nikt nie może ich wyrwać z ręki mojego Ojca. Ja i Ojciec mój jedno jesteśmy. Takie słowa są zapisane w Ewangelii Jana, 10 rozdział, 27 do 30 wersetu. Każdy wierzący zna ten fragment na pamięć. Te słowa naszego Pana Jezusa dają nam pełne zapewnienie, że Jego owce nie zginą. Ale ktoś musi być owcą prawdziwym, wierzącym w Jezusa Chrystusa. Ten, kto twierdzi, że jest chrześcijaninem, ale niewiele lub wcale nie myśli o Bożych wymaganiach względem jego życia, może wcale nie być owcą. Pasterz zbyt wiele myśli o swoich owcach, aby stracić choć jedną. Ojciec dał je swojemu synowi, a on oddał za nie swoje życie. Oni mają życie wieczne. Nie byłoby to życie wieczne, gdyby zostali zbawieni tylko na pewien czas, a potem znowu stracili. Byłoby to wtedy życie tymczasowe. Prawdą jest, że dziecko Boże może zawieść Pana, który je kupił, ale to jest sprawa dyscypliny między ojcem a jego dzieckiem. Wierząca owca jest dzieckiem Bożym, które on kocha. On postępuje ze swoimi dziećmi jak z synami i córkami, ponieważ Pan karci tych, których miłuje i karze każdego, kogo przyjmuje za syna. Jest to w liście do Hebrajczyków, 12 rozdział, 6 werset. I teraz przechodzimy do ważnej kwestii wynikającej z tego. Społeczność jest czym innym niż poczucie bezpieczeństwa. Kiedy dziecko Boże grzeszy, jego społeczność zostaje zerwana, ale nie związek. Związek jest trwały. Czy posłużę się takim ziemskim przykładem? Dziecko ziemskich rodziców boi się, że straci więź, jeśli będzie nieposłuszne? No nie. Czy rodzice mówią, jeśli nie będziesz się zachowywał, nie jesteś już moim dzieckiem? Normalny rodzic tak nigdy nie powie. Więc oskarżać Boga, że tak miałby powiedzieć, jest po prostu niezrozumieniem tego, jak święty i sprawiedliwy jest Bóg. Czy rodzice muszą grozić dziecku swemu zerwaniem więzi, aby wywołać, uzyskać posłuszeństwo tego dziecka? No także nie. Niebiańska rodzina nie różni się w tym zakresie od ziemskiej. Im bardziej doświadczamy i cieszymy się związkiem, tym większa będzie wspólnota i pragnienie, aby podobać się naszemu kochającemu Bogu. Bogu Ojcu oraz Panu Jezusowi Chrystusowi, który nas kupił i do którego należymy. Nie powinniśmy myśleć, że musimy pracować, aby pozostać zbawionymi, tak samo jak nie musimy pracować, aby być zbawionymi. Czyli skoro do zbawienia, uzyskania zbawienia nie są potrzebne uczynki, to też do utrzymania zbawienia nie są potrzebne uczynki. Bezpieczeństwo wierzącego zależy od niego samego w bardzo minimalnym znaczeniu, czyli musi uwierzyć. Nie ma żadnej mocy, żeby to zbawienie jakoś utrzymać. Uwierzenie w to, że Zbawicielem jest Pan Jezus, wystarczy. Dlatego możemy powiedzieć śmiało, że bezpieczeństwo wierzącego w ogóle nie zależy od niego samego, ale od doskonałego dzieła Zbawiciela. To nie jest kwestia naszego trzymania się go, ale jego trzymania się nas, a Pan Jezus nas nigdy nie wypuści ze swojej ręki. Wszyscy wierzący są jednakowo zbawieni, choć nie wszyscy mają równy pokój i duchowe, i emocjonalne zadowolenie.
Nasze życie modlitewne i nasza właściwa odpowiedź na Jego słowa są niezbędne do życia w komunii, w społeczności z Nim. Ale nasze wieczne bezpieczeństwo jest obowiązkiem, który należy do dobrego pasterza, czyli to Pan Jezus Chrystus dba o nasze bezpieczeństwo. Z Jego wytrwałą miłością szuka On, zachowuje i w końcu przedstawia sobie każdego wierzącego bez skazy i uwielbionego. Mówi o tym na przykład list Judy w 24 wersecie. Warto go przeczytać. Musimy starannie rozróżniać prawdy o wspólnocie i bezpieczeństwie. I z tego wynika to, że również mamy taką kwestię jak zanurzenie w Duchu Świętym. Duch Święty zanurza. Kiedy dana osoba staje się dzieckiem Bożym, jest przeniknięta Duchem Świętym. Jezus powiedział, będę prosił Ojca, a On da wam innego, wspomożyciela albo pocieszyciela, aby z wami trwał na wieki. Także nazywany on jest Duchem Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna, lecz wy go znacie, bo on mieszka z wami i będzie w was. I to jest bardzo ważne, żeby to rozumieć, że każdy wierzący ma Ducha Prawdy i ten Duch Prawdy zabezpiecza jego interes. To jest Ewangelii Jana napisane w 14 rozdziale od 16 do 17 wersetu. I apostoł Paweł mówi nam, że zostaliśmy zapieczętowani Duchem Świętym, gdy uwierzyliśmy. I o tym przeczytać możemy w liście do Efezjan, 1 rozdział, 13 werset oraz też 4 rozdziale w 30 wersecie. I to oznacza, że możemy być pewni, że skoro Paweł mówi, że zostaliśmy zapieczętowani Duchem Świętym, to jesteśmy na zawsze bezpieczni. To się stało, gdy uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa. I ważne jest też zauważyć, że żaden fragment Pisma Świętego w Nowym Testamencie nie wskazuje na to, że Duch Święty kiedykolwiek opuszcza wierzącego. W liście do Efezjan, o którym wspomniałem, 4 rozdział, 30 werset, czytamy, że jest możliwe, że będzie on zasmucony. Nie zasmucajcie Ducha Bożego albo Bożego Ducha Świętego, przez którego zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Jest to odniesienie do odkupienia naszych ciał. Nasze dusze z kolei zostały już odkupione przez krew Chrystusa raz na zawsze, ale nasze ciała zostaną odkupione, gdy zostaniemy wskrzeszeni z martwych, w czasie zmartwychwstania i przemienieni podczas pochwycenia w trakcie przyjścia Pana Jezusa po chrześcijan. Będzie to 7 lat przed rozpoczęciem się nowego przymierza. I to możemy przeczytać o tym w Rzymian 8 rozdział 23 werset. A nie tylko oni, lecz i my, którzy mamy pierwociny ducha, sami w sobie wzdychamy, oczekując z niecierpliwością przybrania, odkupienia naszego ciała. Pisząc do Koryntian, apostoł Paweł oparł swój apel do praktycznej, do tego, żeby każdy praktyczną sprawiedliwość praktykował, czyli Paweł oparł jego apel wzywający do praktycznej świętości, oparł ten apel opierając się na fakcie, że Duch Boży mieszkał w wierzących. I znajdujemy na przykład w pierwszym liście do Koryntian, 6 rozdział 19 do 20 wersetu, znajdujemy tu dwa silne motywy do świętego chodzenia. To znaczy ciała ich były świątynią Ducha Świętego, a oni sami zostali kupieni za określoną wysoką cenę doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Drogoście kupieni, wysławiajcie Boga w ciele waszym. Odrodzeni wierzący są synami Bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa, o czym czytaliśmy w Galacjan, 3 rozdział, 26 werset. Nie można urodzić się dwa razy w sposób naturalny. Tak samo nie można dwa razy urodzić się w sposób duchowy. Nowe narodziny nigdy się nie powtarzają. Naturalne narodziny czynią ciebie dzieckiem twoich naturalnych rodziców. A z kolei
Duchowe narodziny czynią Cię Synem Bożym. Ten związek z Bogiem jest wiecznym związkiem, nierozerwalnym związkiem. Kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Kiedy chrześcijanin upada, grzeszy, nie traci relacji dziecka z ojcem, ale traci radość z tej relacji. Po swoim grzechu Dawid nie modlił się o przywrócenie zbawienia, ale o przywrócenie radości ze zbawienia. O tym czytamy w Psalmie 51, werset 12. Bardzo proszę go sobie przeczytać. Także warto wziąć pod uwagę już wspomniany kiedyś przeze mnie ten kontrast między Piotrem a Judaszem. Piotr i Judasz. Co z Judaszem i z Iskariotem? Uczniem, który zdradził Pana Jezusa Chrystusa. No to jest bardzo tragiczny przykład. Tutaj musimy wskazać na ważną różnicę pomiędzy odstępcą a apostatą. Między backsliderem a apostatą. Piotr w pewności siebie, a jednocześnie w prawdziwej miłości do swojego mistrza, przyrzekł, że dla swego ukochanego Pana stanie w obliczu więzienia i śmierci. Jednak na oskarżenie dziewczyny będącej służącą on zaparł się swego mistrza i z przysięgami, a nawet z przekleństwami, bo czytamy zaklinając, Piotr takiego zaparcia dokonał. Piotr zgrzeszył, ale jego wiara nie zawiodła, o czym możemy przeczytać m.in. w Ewangelii Łukasza 22 rozdział, wersety 31-34, a także 61 do 62 wersetu. Jak łatwo możemy popełnić takie grzechy? W sercu każdego wierzącego są wszystkie grzechy całego świata. Więc jeżeli kimś gardzisz z powodu tego, że się w jakiś grzech zaplątał, to pamiętaj, że za chwilę ty sam ten grzech możesz uczynić, wykonać, a nawet być jeszcze bardziej bieglejszym w tym grzechu niż ten, kogo poniżasz w swoim sercu. Jednak w najciemniejszej godzinie, w chwilach najostrzejszej pokusy, najsłabsza wiara zawsze trzyma się Chrystusa, nawet gdy usta mogą okrutnie zaprzeczyć temu. Prawdziwy wierzący może zejść w straszne głębiny zła, grzechu i błędu i w ten sposób stracić jego radość i przydatność dla Pana, bo będzie zanieczyszczony. Ale jest jedna rzecz, której nie może zrobić. Nie może, tak jak Judasz, wyrzec się Chrystusa. Nowa natura, którą Bóg dał nam, gdy narodziliśmy się na nowo, nie pozwoli na coś takiego. Judasz w swoim apostatycznym stanie sprzedał swojego mistrza. Piotr z kolei, apostoł, zaparł się swojego mistrza. Judasz nigdy nie narodził się na nowo, nigdy nie miał w sobie nowej natury. On tylko zewnętrznie podążał za Panem, on nigdy nie miał przemiany serca. Mówiąc o Judaszu w Ewangelii Jana 6 rozdział 70 do 71 wersetu, apostoł, tutaj Jan zapisał słowa Pana Jezusa, które brzmią tak mniej więcej, że Jezus powiedział uczniom wprost: jeden z was jest diabłem. Jeden z was jest diabłem. Judasz był gotowy i chętny sprzedać swojego mistrza dla małego, przemijalnego, ziemskiego zysku. Smutne jest to, że wielu nowych, ale rzeczywistych, prawdziwych wierzących niepotrzebnie martwi się o to, że zostaną straceni i że stracą ich zbawienie. I to jest niepotrzebny lęk. Czasami używają oni grzechu Judasza i jego tragicznego końca jako przykładu, którym usprawiedliwiają to swoje chwianie się. Wielu wierzących poszło w ślady Piotra, zaprzeczając, że znają Chrystusa. Ale żadne prawdziwe dziecko Boże nigdy nie poszło ani nie może pójść drogą Judasza, apostaty, i nie może wyrzec się Chrystusa. Cofanie się nie jest wyrzeczeniem się chrześcijaństwa, ale porażką w tym świętym, oddzielonym chodzeniu, którego Bóg pragnie dla swoich dzieci, aby im błogosławić. I Piotr był właśnie backsliderem, cofaczem, za którego Pan modlił się i na którego Pan spojrzał, bo o tym czytamy w Ewangelii Łukasza 22 rozdział,
32 werset i werset 61. To wzruszające spojrzenie zasmuconej i zranionej miłości złamało serce biednego backslidera, cofacza Piotra. Piotr wyszedł i gorzko zapłakał. Tak mówi Ewangelia Łukasza w 22 rozdziale w wersecie 62. Wkrótce Piotr został przywrócony do społeczności z Panem. Jego prawdziwe uznanie się, jego prawdziwa pokuta, jego prawdziwe upamiętanie się pokazało, że był rzeczywistym, prawdziwym wierzącym i naśladowcą Chrystusa. Ludzie niezbawieni, jak im zwrócisz uwagę, to się obrażają na ciebie. Jak ich napomnisz lub wezwiesz do pokuty, to na przykład zablokują cię na Facebooku lub w inny sposób się dzisiaj to odbywa, że zostaniesz agresywnie potraktowany. Natomiast prawdziwe dziecko Boże zawsze napomnienie przyjmuje jako łagodną konieczność poprawy, sprawdzenia jeszcze raz, czy jest to rzeczywiście tak, jak mówi ten, który mnie napomina. I sprawdzenia w Piśmie Świętym stanu swojego. To jest różnica. Sedno tego jest w orędownictwie Chrystusa z Ojcem. Pan Jezus Chrystus oręduje z Ojcem dla przywrócenia właśnie cofaczy, backsliderów, opisanych w pierwszym liście Jana, drugi rozdział, pierwszy werset. Tam mamy wyraźnie to powiedziane, że takie orędownictwo się odbywa. Ale o apostatach jest napisane: niemożliwe jest bowiem, jeśli by odpadli, odnowić ich na nowo ku pokucie. O tym mówi list do Hebrajczyków, 6 rozdział, 4-6. To jest bardzo ważne, żeby to rozumieć. Prawdziwym wierzącym jest ten, kto nie tylko skosztował, ale w duchowym sensie przeszedł do spożywania ciała i picia krwi Syna Człowieczego, prawdziwej, przywłaszczającej sobie wierze. O tym czytamy w Jana 6 rozdział, 53 werset. Możliwe jest, że ktoś skosztuje i zginie, o czym mówi Hebrajczyków 6 rozdział, ale jeść to znaczy żyć na wieki, o czym mówi Ewangelia Jana 6 rozdział, 51 werset i 58 werset. Owca Chrystusa może błądzić, ale pasterz owiec przyprowadzi ją bezpiecznie do siebie. Judasz nie był prawdziwą owcą Chrystusa, był wilkiem w owczej skórze. On świadomie zgrzeszył i tak przyniósł na siebie straszny wyrok ognistego oburzenia, zapisany w liście do Hebrajczyków, 10 rozdział, 26-29. Ten wyrok, który nie może dotyczyć nawet najsłabszego wierzącego, dotknął Judasza z pełną surowością. W pewnym sensie Judasz został uświęcony, wyodrębniony, tak jak wszyscy, którzy wyznają zewnętrznie Chrystusa, uczestniczą w tym ogólnym uświęceniu. To ogólne uświęcenie obejmuje wszystkich, którzy są zewnętrznie oddzieleni od chrześcijaństwa, oddzieleni do jedynej, w cudzysłowie, religii, która zapewnia, że zna Zbawiciela. Kiedy nie ma prawdziwej zmiany serca, to zewnętrzne oddzielenie od Boga zostaje porzucone. To jest właśnie uświęcenie, o którym mowa w liście do Hebrajczyków, 10 rozdział, 29 werset. Termin grzeszyć rozmyślnie z tego rozdziału 10-26 wersetu, rozmyślnie, to świadomie sercem i umysłem wyrzec się Chrystusa i stać się Jego przeciwnikiem. I to takie coś skutecznie depcze Syna Bożego, czego tutaj się możemy dopatrzeć w informacji z 29 wersetu 10 rozdziału Hebrajczyków. To właśnie zrobił Judasz, gdy sprzedał swojego mistrza w ręce tych, którzy nienawidzili Jezusa i próbowali go zgładzić, zniszczyć, zabić. Przykład tego
ogólnego uświęcenia widzimy m.in. w pierwszym liście do Koryntian, 7 rozdział, 14 werset. Tam jest opisane, że niewierzący partner jest w specjalnym miejscu błogosławieństwa, wyodrębnionym z powodu jego lub jej związku z wierzącym. Wierzący partner modli się za drugą osobę i również daje świadectwo tej osobie. To są błogosławieństwa dla niezbawionego partnera, nawet jeśli on lub ona nie zdaje sobie z tego sprawy. Każdy z nich musi zrobić sam osobisty krok wiary indywidualnie i przyjąć Jezusa Chrystusa jako jego własnego Zbawiciela dla jego zbawienia. A my jesteśmy jako wierzący bezpieczni w Bożych rękach. Ostateczna kontrola Boga nad naszym życiem, Jego postępowanie z nami i nasze wieczne bezpieczeństwo są całkowicie w Jego rękach. W rękach naszego Pana i Zbawiciela, naszego potężnego, wiecznego przyjaciela. On chce obdarzyć zaufaniem swoim świętych i chce obdarzyć zaufaniem i swoim świętym spokojem, nawet najsłabsze ze swoich dzieci. To jest bardzo ważne, żebyśmy my to przyjmowali i rozumieli, przyjmowali szerokim sercem. Jesteśmy z Chrystusem, z Nim, a On, Chrystus, jest z nami w burzach życia i w czasach pokoju. I w czasach spokoju. Jesteśmy tak bezpieczni, jak On jest wszechmocny. Tym, który kontroluje wiatry i fale, armie niebieskie i ludzi na ziemi, jest Jezus Chrystus. On umarł, aby uczynić nas swoimi. Żyje, aby zachowywać swoich i wiemy, że wkrótce przyjdzie ponownie, aby zabrać swoich z ziemi do nieba. Jego śmierć na krzyżu zabezpiecza nasze zbawienie jako grzeszników, a jego życie w niebie zabezpiecza nasze wybawienie jako świętych. Ponieważ, jak czytamy w liście do Hebrajczyków, 7 rozdział, 25 werset, On zawsze żyje, aby się wstawiać za nami. I to jest bardzo ważne. Także warto, żebyśmy pamiętali, że siła naszego bezpieczeństwa leży w fakcie, że charakter Boży i nasze wieczne bezpieczeństwo są ze sobą ściśle, żywotnie związane i razem stoją lub razem upadają. Spoczywam na sprawiedliwości Bożej, powiedział pewien umierający chrześcijan. Czy słusznie to powiedział? Tak, słusznie, dlatego że sprawiedliwy charakter Boży jest nierozerwalnie związany ze zbawieniem najsłabszego nawet wierzącego. Wieczna strata duszy, która zaufała Chrystusowi, jest straszna do rozważania. Nie powinniśmy o niej nawet myśleć. Ale jeszcze straszniejsze byłoby zszarkanie Bożego charakteru w oczach wszechświata. Też niedopuszczalne. Pomyśleć, że Bóg mógłby nie zachować od grzechu, od konsekwencji grzechu tego, kto zwrócił się do Niego, to jest niemożliwe. I to jest bardzo ważne, żebyśmy to rozumieli i nie zapominali o tym. Więc pomyśleć, że Bóg mógłby nie zachować od konsekwencji, grzechu tego, który do Niego przyszedł. Przecież Pan Jezus powiedział, tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Więc to jest bardzo ważne, żeby to przyjmować, co mówi Pismo Święte. I wierzący, zarówno młodsi wierzący, jak i starsi wierzący, słabsi wierzący i silniejsi wierzący, są zachowani do zbawienia przez moc spoza nich samych. I to czytamy w pierwszym liście Piotra, 1 rozdział, 5 werset. Zachowani mocą Bożą i uznani przez Boga za sprawiedliwych. To jest bardzo ważne, żebyśmy to rozumieli. A uznanie przez Boga za sprawiedliwych to jest właśnie usprawiedliwienie. To Bóg jest tym, który usprawiedliwia. Tak czytamy w Rzymian 8 rozdział, 33 werset. Bóg jest tym, który usprawiedliwia.
I dlatego możemy być pewni, że ten, który jest naszym pasterzem, zatroszczy się o wieczne zbawienie każdego prawdziwego wierzącego. Była to 56. część serii Bóg zachowa swoich. Dziękuję Państwu za uwagę. Niech Bóg Wam błogosławi. Z Bogiem.